Witam w domowym profesjonalnym studiu Fundacji Parkinsona. Dzisiaj chciałem powiedzieć o lekach, których się nie połyka, nie popija wodą, które nie są tak jak DBS czy duodopa, pomorfina, no to już te zaawansowane metody. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o lekach, które wspomagają chorych na Parkinsona, ale w postaci plastrów. Pierwszym z nich to jest Neupro, to są plastry z lekiem, które przykleja się ten plaster. Tutaj rozrywam, chcę Państwu to pokazać, to jest taki plaster. Z tej strony mamy lek i klej. Tak to wygląda z tej strony. To jest 8 gram, czyli 8 mg. To jest największa dawka, są też czwórki, czyli ma połowę mniejsze i te plastry są wtedy mniejsze. I no, te plastry można ciąć, w związku z tym w tej chwili moja żona te plastry stosuje, tniemy je na 4 po 2 mg. I no, po co one są? Po pierwsze, nie obciążają żołądka. Po drugie, przykleja ich się raz na 24 godziny. Z reguły rano po porannej toalecie. Po trzecie, lek wchłania się przez 24 godziny na dobę. Niestety, oprócz plastrów też trzeba przyjmować leki doustne. Ale jest to jeden z elementów wspomagających w chorobie. To, co ważne, to taki plaster, kiedy lek brany doustnie, tabletka, zanim przejdzie barierę krew-mózg i tak dalej, to tylko 5% z tych 100%, które są w tej tabletce, tylko 5% dostaje się z krwią do mózgu, poprzez krew do mózgu. Natomiast tutaj, jak podglądamy, jest aż do 41%, czyli no jest, jak sami Państwo widzą, jest różnica między 5 a 41%. Wada, no, największą wadą to jest to, że firma starała się, też próbowaliśmy pomóc i przekonywaliśmy Ministerstwo Zdrowia, żeby te plastry były refundowane. Niestety nie są refundowane w Polsce, można je kupić komercyjnie. 28 plastrów, czyli 8 mg kosztuje w zależności od apteki, ale w okolicach 550-600 zł. No to jest dosyć dużo, bo to jest dodatkowa dawka, jeżeli taki plaster, całe 8 mg codziennie się przykleja, no to na niecały miesiąc, czyli na 28 dni wystarcza tego plastra, wystarcza tych plastrów i no one są dosyć drogie. Także Ministerstwo Zdrowia, bo te plastry nie miały być w żadnym programie lekowym, tylko normalnie dla każdego chorego, czyli w tak zwanej refundacji otwartej. Niestety ministerstwo myślało, że raz się na te plastry setki, dziesiątki tysięcy chorych pójdą do apteki, będą chcieli te plastry kupić. No i niestety refundacją tych plastrów Ministerstwo Zdrowia nie objęło. Te plastry również są używane w chorobie niespokojnych nóg. Jest to taka bardzo uciążliwa i nie taka choroba, dosyć rzadko spotykana, ale naprawdę nie ułatwiająca życia i naprawdę bardzo, bardzo przykra. Następnym plastrem, o którym chciałbym pokazać i powiedzieć, to są plastry Rivastigmina, Teva. Tutaj mamy plaster 9,5 mg.
Są też plastry, tutaj mam ulotkę, jak zwykle trzeba tą ulotkę dokładnie czytać. Te plastry są refundowane, nie są takie drogie, bo na 30 plastrów kosztuje około 70 zł. Te plastry występują również, ja tu mam 9,5 mg, występują również 4,6 mg i 13,3 mg. Zawsze jest taka zasada, że zaczyna się od tej najniższej dawki po 2 tygodniach, czy po wzięciu całego tego opakowania, czyli po 30 dniach przychodzi się, jeżeli jest taka potrzeba, do dawki wyższej. Ja tutaj rozetnę, żeby Państwu pokazać, jak wygląda ten plaster. Ten plaster też się raz na dobę przykleja, wyjąłem. To jest taki okrągły, przezroczysty plasterek. Tutaj też jest, on się bardzo dobrze przykleja. Lepiej nawet niż te Neupro. Inna zasada jest taka, że w tym samym miejscu ten, jak i ten plaster można przyklejać raz na 2 tygodnie. Gdzie można te plastry przyklejać? No, jak pokazuje ulotka, z przodu tułowia, tu na barkach, na ramionach, z tyłu, w okolicach wyżej pośladków, rivastigmina teva to są plastry, które zalecane są chorym takim, którzy mają lekkie otępienie. One pomagają funkcjonować, one pomagają w takim życiu codziennym, pomagają, usprawniają pamięć. Te plastry też są używane dla chorych, stosowane dla chorych na chorobę Alzheimera. Te plastry są również używane w otępieniu. Tak jak mówiłem, są one refundowane na szczęście, ale trzeba oczywiście o tych plastrach, można powiedzieć, neurologom, lekarzom, że zapytać, czy takie plastry nie mogłyby być stosowane w leczeniu choroby Parkinsona. Oczywiście, czy są potrzebne. One są o tyle wygodne, że kiedy ich się przyklei rano, nie trzeba o tej dawce leku pamiętać przez cały dzień. Zatem, tak jak już mówiłem, oszczędzają żołądek, który wątrobę, która i tak. Moja żona, kiedyś żeśmy obliczyli, że tych prochów tak rocznie bierze ponad 7 tysięcy. Czyli jej organizm musi jakby przerobić ponad 7 tysięcy tabletek. To naprawdę, jeżeli sobie to wyobrazimy, to ilość, to naprawdę jest to sytuacja potężna. Plastry, tabletki, DBS, duodopa, apomorfina. To są te metody, które w jakiś sposób wspomagają chorych. Ale najbardziej chorych wspomaga, oprócz brania leków, ruch i ćwiczenia. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby codziennie spacerować, gimnastykować się, ćwiczyć, szczególnie dłonie, które tak często jako pierwsze stają się w chorobie Parkinsona coraz mniej sprawne i coraz bardziej bezradne. Wszyscy, którzy by chcieli do nas napisać, zapytać o coś, przypominam, że mamy adres mailowy spotkania z Parkinsonem @gmail.com. Dziękuję bardzo.